Rozpoczęło w 7 kadencji. Witam pana wójta, radnych, sołtysów, gości, a szczególnie gości zaproszonych. Witam panią starostę Gabrielę Wisus. Rada powiatowa nie będzie urlop, pani dyżur, ale w ich imieniu przekazuję życzenia noworoczne. Pani namiestnicza Walkaczewska. Dyrektor Urzędu Morskiego Warta Flipiec. Pani Tuszer MK Agronom. Witamy gościem. Promyk Nadziei, pani Ewa Świątek. Latarnik Wacław Seweryn. KGW Poczewo Krzysztof, duch rolniczy, KGW Poczewo Krzysztof Wasiński, radny. Stowarzyszenie Nadmorskie Rozwoju Energetyki Jądrowej. Paweł Wybór. Stowarzyszenie Poczewskie Ola Kazeszewska. Stowarzyszenie Pożarny Karol Wojciechowski. Jednostek pożarowych Koczewo, Stasiewo, Kopalino, Staśnino. Świeżewski, Marcin, Jędrów, Piotr, Domarów, Kędek, Wybych, Wojciech. Dziękuję. Stwierdzam, że na podstawie listy sesja jest prawomocna, na 15 radnych obecnych jest 15. Proponowany porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie, przedstawienie porządku sesji. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. 3. Informacja Wójta Rady Gminy. 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej. Podpunkt A. Dyskusja. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. A. Omówienie projektu uchwały przez organ wykonawczy. B. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. C. Odczytanie opinii i wniosków komisji. D. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. E. Przedstawienie stanowiska wójta gminy w sprawie opinii i wniosków rady gminy. F. Dyskusja. G. Odczytanie i głosowanie uchwały budżetowej. I w tym punkcie 6 między 7 proponuję przerwę około 20 minut ze względu na to, że nasz gość zaproszony, pani starosta, to po prostu ma czas ograniczony i nie będzie mogła być do końca. 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w zakładach i prowadzonych przez osoby fizyczne, prawne oraz innych zakresów kontroli, prawidłowości ich wykonania. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy obejmującej analizę sytuacji szkół w gminie Poczewo, etap pierwszy. Analizy założeń polityki gminy Poczewo w obszarze kształcenia ogólnego, etap drugi i analiz dotyczących zakresu planowego wsparcia szkół w gminie Poczewo. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania na działku nr 5 wsi Kopalino w gminie Poczewo. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania na działku nr 128/26 wsi Kopalino w gminie Poczewo. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zarządzania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Koczewko w gminie Poczewo. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zarządzania przestrzennego na terytorium poczewskim 2 w gminie Poczewo. 13. Podjęcie. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do rozporządzenia planu zarządzania przestrzennego terenu położonych Poczewo. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości złożonych w obrębie Staśnino stanowiących własność gminy Poczewo. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu użytkowego gminnego zakładu gospodarki na Poczewie z obowiązku uzyskiwania na wieczki środków rozwoju do budżetu gminy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad potrzeby umarzania, ograniczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających karacie z gminy oprawy przypadających w gminie Poczewo oraz jednostkom podległym warunków dopuszczalności.
trzech przypadkach, których będzie stanowić pomoc publiczną oraz zadania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych usług. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sprawy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo. 18. Interpelacje i zapytania. Punkt 19. Dyskusja i wolne wnioski. Punkt 20. Zajęcie obrad. Mała zmiana nastąpiła w porządku obrad ze względu na wprowadzenie zmiany wewnątrzprzestrzennego w miejscowości Jarczkowo. Na prośbę wójta ze względu na to, że musi to być podjęte w tym roku i dlatego zostało to wprowadzone w ostatnim dniu. Czy są jakieś... Tak, czy są jakieś uwagi co do tego? Nie widzę, przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcia protokołu poprzedniej sesji. To jest zaczęcie protokołu numer 19 sesji Rady Gminy Choczewo 7 kadencji z dnia 13 listopada 2015 roku. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się trzymał? Nie wiem. Poproszę o to przyjęcie. Kto jest za przyjęciem protokołu numer 20 z 20 sesji Rady Gminy Choczewo 7 kadencji dnia 24 listopada 2015 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przechodzimy do punktu trzeciego informacji bieżącego Rady Gminy Choczewo. Tu na wniosek Mateusz Sztyn jako pani Leonica Sosnowa 4 do Rady Gminy Choczewo w związku z wydarzeniem w międzyczasie.